Dzień dobry! Dziś menu Dorotki klasyka polskiego obiadu, czyli kotlet schabowy. Jest to chyba jedno z najbardziej popularnych i najbardziej lubianych dań obiadowych Polaków. Bardzo długo prosiliście mnie w mailach i wreszcie nadszedł ten dzień. Dziś robię kotlet schabowy. Co będzie potrzebne do przygotowania kotletów schabowych? Będzie potrzebne mięso, właśnie schab. I ja tutaj mam taki duży, ładny kawałek schabu, zobaczcie, i ja ten schab swój będę kroić na plasterki. Oczywiście możecie kupić schab w kawałku albo już gotowy, pokrojony w plasterkach, on też się bardzo dobrze sprawdza. A ile mięsa? No tyle, ile chcecie mieć kotletów. Tutaj w dzbanuszku jest słodkie mleko i jest łyżka jogurtu naturalnego. Po co? Ja mięso będę marynować. Naprawdę warto, potem Wam opowiem o procesie marynowania, ale na razie wrócę do składników. Zamarynowane mięso będę panierować. Mąka, i nie pomijajcie mąki, też powiem Wam potem dlaczego, jajka i bułka tarta. Dzisiaj wersja klasyczna właśnie w bułce tartej. Doprawiam solą i tradycyjnie również pieprzem. Dzisiaj tego pieprzu nie użyję, bo dzisiaj ten pieprz będzie niemile widziany przez dzieci, a dzisiaj dzieci będą jadły kotlety. I do smażenia łyżka masła klarowanego. I też Wam opowiem, dlaczego właśnie masło klarowane, a nie coś innego. No i ze składników to wszystko. Co jeszcze się przyda? No przyda się na pewno bardzo. Po pierwsze, coś do rozbijania kotletów. Polecam właśnie tłuczek. I koniecznie folia. Potem Wam też opowiem, dlaczego przez folię warto rozbijać kotlety. Papier do odsączenia już usmażonych kotletów. No nóż, żeby pokroić w moim przypadku mięso na plastry. I patelnia do smażenia tych kotletów. No to jest wszystko, ja mam wszystko przygotowane. Zabieram się za mięso. Zaczynam od pokrojenia mięsa na plastry. I teraz takie mięso w kawałku ma tę przewagę nad mięsem, które już jest w plasterkach, że to Wy decydujecie o wielkości kotleta. To mięso będę później rozbijać. I jeżeli zrobię gruby plaster sobie w tej chwili mięsa, mogę rozbić taki kotlet na dużo większy. Jeżeli będzie cienki, nie będę go aż tak mocno rozbijać. Ja kroję na około 1,5 do 2 cm. Pokroiłam mięso i zabieram się za marynatę. Nawet krótka marynata jest lepsza niż żadna. A co to jest marynowanie? To jest wstępna obróbka mięsa, która ma spowodować zmiękczenie i kruszenie mięsa. Mięso jest wtedy też bardziej soczyste. Marynata, aby zadziałała, musi mieć składnik kwasowy, bo to on umożliwi przeniknięcie do mięsa przypraw. Składnik kwasowy rozbija wiązania łączące białka w mięsie, tą tkankę łączną, czyniąc je bardziej miękkim, właśnie to mięso. Dlatego ja marynuję mięso i robię to owszem w mleku, ale nie samym. To moje dzisiejsze marynowanie mięsa jest krótkie, więc aby miało to sens i zadziałało, bo mleko nie zdąży samo skwaśnić, pomagam mu właśnie tym jogurtem. Dziś moja marynata będzie też również bez żadnych ziół i innych dodatków, dlatego by zachować ten wspaniały smak sam w sobie, wspaniały schabu. Możecie dodać do niej dowolnych ziół. Ja dzisiaj bez ziół i bez soli. A dlaczego bez soli? Bo sól wyciąga wilgoć z mięsa, powodując jego wysychanie podczas smażenia. A posolę dopiero bezpośrednio przed panierowaniem. Dlatego zabieram się teraz za przełożenie jogurtu do miseczki. I teraz dolewając do niego po troszkę mleko, będę je zakwaszać. Troszkę mi się polało. Chodzi o to, żeby równomiernie rozprowadzić jogurt. I w tej chwili, kiedy już jest równomiernie rozprowadzony, zobaczcie, wlewam resztę mleka. W ten oto sposób moja marynata jest gotowa. Marynowanie w samym mleku jest owszem dobre, ale wtedy, jeżeli będziecie marynowali przez minimum kilka dni, bo to mleko przez te kilka dni zdąży skwaśnić. No i słuchajcie, moja marynata jest gotowa, a skoro jest gotowa, będę miała do czego przykładać mięso, które jest pokrojone i teraz będę je rozbijać.
Naprawdę warto rozbijać kotlety, bo dzięki temu będą o wiele bardziej miękkie. Pamiętajcie, że zbyt gruby kotlet jest potem twardy, a zbyt cienki jest zbyt wysuszony. I jeszcze dodatkowo, jak jest rozbity, jest naprawdę smaczniejszy. Słuchajcie, i teraz bardzo ważna rzecz, żeby taki kotlet po usmażeniu nie powywijał się, nie poskręcał, tutaj te powięzi, które się znajdują na brzegach, należy naciąć nożem. Dzięki temu on po prostu nie wróci z powrotem do tych kształtów, które są przed rozbiciem. Czyli zaczynam od nacięcia takiego plasterka. Zobaczcie, tu w tym miejscu przecięcia mu powięzi. To wystarczy zrobić w kilku miejscach. I teraz taki kotlet gotowy jest do rozbijania. Słuchajcie, ja tutaj mam folię. Kiedyś myślałam, że folia jest po to, żeby podczas rozbijania nie pryskało mi dookoła to rozbijane mięso. To też, ale przede wszystkim ona jest przydatna do tego, żeby nie przedziurawić takiego rozbijanego mięsa. I teraz zobaczcie, to mięso rozbijam bardzo delikatnie i powoli i cierpliwie, dlatego że jeżeli je przedziurawię, to wysuszę kotleta i będzie niedobry. To zabieram się. I oczywiście pamiętajcie o rozbiciu też drugiej strony. Jak widzicie, kotlet po rozbiciu zrobił się zdecydowanie większy. Tak wyglądał jego kolega z boku. I teraz takiego rozbitego kotleta przekładam od razu do mojej marynaty. I zabieram się za następnego. Jak widzicie, ja tutaj pod swoją deskę położyłam sobie ręcznik. Wszystko po to, żeby sąsiedzi nie wiedzieli, że kotlety robię. Żartuję, ale na pewno pamiętacie, jak w bloku się niesie ten dźwięk sobotniego obiadu, czyli tłuczony kotlet schabowy. Dobrze, kotlety są rozbite i zobaczcie, tutaj już wylądowały w marynacie. Ja już przekładam ostatniego do marynaty. I teraz tak, tego mleka z jogurtem już widzę, że jest za mało. Ja za chwileczkę uzupełnię. Wystarczy, że dolejecie po prostu mleko i delikatnie wszystko razem wymieszacie. Wymieszajcie. Pamiętajcie, że całe mięso musi być przykryte. Ono nie ma pływać, ale powinno być przykryte. Chociaż jak się postaram, to może nie trzeba będzie dolewać. Jednak dolałam trochę mleka. Teraz zobaczcie, takie mięso przykrywam folią spożywczą i wkładam do lodówki. Na jak długo? Na jak najdłużej możecie, jednak nie trzeba dłużej niż na 2 godziny. Także ja je wkładam i za godzinę zabieram się za robienie kotletów. Po godzinie wyjmuję mięso i będę je osuszać. Polecam Wam do osuszania papierowy ręcznik. Osuszone mięso solę. Oczywiście z drugiej strony również. Kiedy mięso już jest posolone, przekładam je do mąki. Jeżeli będziecie chcieli mięso również okruszyć pieprzem, to razem z solą. Zobaczcie, i ono sobie teraz tutaj w mące chwilę poczeka, a ja w międzyczasie rozbiję jajka i rozpełtam je widelcem. Kiedy kotlet już jest cały w mące, przekładam go do jajka. I słuchajcie, nie pomijajcie tej mąki panierowania w mące, bo to mąka właśnie sprawia, że panierka potem nie odchodzi od Waszego kotleta. Zobaczcie teraz dokładnie w jajku. Z obu stron oczywiście. Chwilę zaczekam, aż obcieknie jej nadmiar i do bułki tartej. Oczywiście, jeżeli macie możliwość, to polecam Wam przygotowanie samemu bułki tartej, bo wtedy macie gwarancję, że ta bułka to naprawdę bułka i nie ma w niej dodatków, na przykład chleba albo jakiegoś innego pieczywa. Zobaczcie, ja tak dosyć mocno wgniatam tę bułkę w kotleta. Ona potem po prostu mi nie odpadnie. Zresztą bardzo ważne jest, żeby z takiego kotleta pozbyć się nadmiaru bułki, bo ona podczas smażenia nam po prostu, słuchajcie, z niego odpadnie i będzie się przypalać. Proszę bardzo, kotlet jest gotowy do smażenia. Ja przygotuję jeszcze w międzyczasie drugi.
Kotlety są opanierowane i gotowe do smażenia. Skoro smażę, to opowiem Wam o punkcie dymienia. Co to jest? To jest ten moment, a właściwie bardziej temperaturę, w której tłuszcz zaczyna dymić, palić się. Po przekroczeniu tego punktu dymienia, on nie tylko dymi ten tłuszcz, ale ma nieprzyjemny smak i traci wszystkie właściwości odżywcze. No i przy tym wszystkim tracimy też przy okazji walory smakowe tej smażonej potrawy. Czyli jak się domyślacie, im wyższa temperatura dymienia, tym lepszy tłuszcz do smażenia i to pod każdym względem. No to na czym smażyć? Ja już się zdradziłam, smażę na maśle klarowanym i najbardziej Wam je polecam. Jego punkt dymienia jest dużo powyżej 200 stopni i te temperatury są różne w zależności od procesu jego produkcji. Jeżeli jest dobrze oczyszczone masło, potrafi mieć nawet 250 stopni Celsjusza. Również wysoką temperaturę dymienia ma smalec, bo to aż około 220 stopni, ale jednak dla mnie ma on zbyt dużo cholesterolu i ja z niego nie korzystam. Masło klarowane przekładam na patelnię. A co to jest masło klarowane? Jest to, słuchajcie, zwykłe masło, tylko jest pozbawione laktozy i kazeiny. Masło, słuchajcie, przekładam, ono mi się tutaj w temperaturze pokojowej już troszeczkę rozpuściło, nie szkodzi. Patelnię rozgrzewam na maksymalnej mocy mojej kuchenki. I dla porównania, co Wam jeszcze powiem, takie masło klarowane ma temperaturę, punkt dymienia powyżej 200 stopni Celsjusza, a zwykłe masło, którego używacie do smarowania chleba, tę temperaturę ma w zakresie 120-130 stopni Celsjusza. Także ono się nadaje, ale do smażenia na przykład jajecznicy, bo jajka się dużo szybciej zetną. Mój tłuszcz już jest na pewno gorący, ale jeżeli macie wątpliwości, ja podniosłam patelnię dlatego, że nie chcę, żeby mi się mocniej rozgrzał. Jeżeli macie wątpliwości, wrzućcie na taką patelnię na gorący tłuszcz odrobinę bułki tartej. Zobaczcie, skwierczy, na pewno jest gorąca. Przed włożeniem i jeszcze kotletów na patelnię zmniejszam moc mojej kuchenki do połowy. Pamiętajcie, nie smażcie kotletów na zbyt gorącym tłuszczu, bo się spalą. I teraz zobaczcie, jeszcze otrzepuję ten nadmiar bułki, bo on się będzie przypalał i przekładam teraz kotleta. Trochę tu mają ciasno, jak widzicie, ale one za chwileczkę się skurczą. I teraz na takiej średniej mocy mojej kuchenki ja kotleta smażę. Pierwszą stronę około 3 minuty, natomiast drugą troszeczkę mniej, jest to około 2 minut. Ale musicie zaglądać, musicie sprawdzać. Wszystko też zależy od grubości Waszych kotletów. Moje kotlety po rozbiciu miały mniej niż centymetr, jednak troszeczkę więcej niż pół centymetra. Oczywiście to było różnie w różnych miejscach. Zobaczcie, one już się skurczają, już się zaczynają kurczyć, dlatego wiem, że one się tu zmniejszą. No to co? Czekam te moje 3 minuty. Warto również podczas takiego smażenia czasami ruszyć patelnią. O, zobaczcie, u mnie minęły już 3 minuty i ja zaglądam teraz, jak wygląda taki kotlet pod spodem. Postaram się Wam pokazać, jak to wygląda, żebyście zobaczyli. Zobaczcie, jest idealnie, pięknie zrumieniony. Przekładam go na drugą stronę. Jeżeli chcielibyście Wasz kotlet zrumienić mocniej, to po prostu przetrzymajcie go dłużej. W zależności od Waszej kuchenki, ja myślę, że Wy najlepiej znacie swoją kuchenkę. Ja smażę na połowie mocy, ale zaglądajcie, jeżeli tym bardziej robicie pierwszy raz kotleta, zaglądajcie pod spód. Jeżeli się zbyt szybko rumieni, zmniejszcie moc kuchenki. On nie ma się przypalić, on nie ma być przypalony na zewnątrz, miękki w środku, to nie to mięso. Także zaglądajcie, sprawdzajcie. Mi już została minuta, ale ja zawsze jednak sprawdzam. Wy pierwsi zobaczycie, co mi tutaj z tej strony wyszło. No, jeszcze chwilę. Moje kotlety już są na pewno usmażone. Zobaczcie, ja je teraz zdejmuję i przekładam na papierowy ręcznik. Nie jest to co prawda danie dietetyczne, ale skoro możecie się pozbyć dodatkowego tłuszczu, to warto, myślę, to zrobić. Tamtego kotleta nie przewróciłam, ale zobaczcie, o, ten wygląda, ten już chyba nawet
troszkę za długo leżał. Teraz, jeżeli będziecie chcieli smażyć na tej samej patelni kolejne kotlety, nałóżcie nowego tłuszczu, polecam jeszcze raz masło klarowane. I jeżeli zostały Wam jakieś kawałki, takie właśnie bułki, czy takie, które odpadły, tak jak mi tutaj z kotleta, po prostu je usuńcie z patelni, bo one się będą w pierwszej kolejności przypalać. No i jak widzicie, podstawa każdego sobotniego albo i niedzielnego obiadu gotowa. Do tego możecie dołożyć ziemniaczki, surówkę, czyli to, co lubicie najbardziej. Jak widzieliście, to wcale nie jest trudne, więc róbcie kotlety schabowe. Życzę Wam jak zawsze smacznego, polecam się i do zobaczenia. Kawałek schabu, z którego sobie... To mam najechać. No tak. A to ja byłem przygotowany. A masz. Dobrze, kotlety są rozbite.